Czyli taka eskalacja następuje? Bardzo często występuje eskalacja, ponieważ ta cisza też niszczy. Bliskość. Bliskość, relacje, szacunek. Nie ma czegoś takiego w dorosłym życiu, domyśl się. Domyśla się matka, gdy dziecko jeszcze nie mówi, gdy zaczyna mówić, zaczyna komunikować swoje potrzeby, później uczymy to dziecko komunikować swoje emocje i milczenie i domyślanie się powinno się zakończyć. Jeżeli się nie zakończyło, to znaczy, że deficyt, i niedojrzałość nastąpiła na bardzo wczesnym dzieciństwie. Niedojrzałość, mówię o tym tak mocno, dosadnie, natomiast tutaj chodzi o niezaspokojenie potrzeb. Tegoż dziecka, które nie nauczyło się mówić o swoich emocjach i zawsze, gdy jest coś trudnego, włącza ciszę, żeby przeżyć. Ponieważ cisza często jest takim mechanizmem przetrwania. Mhm. A wspomniałaś o niezaspokojeniu potrzeb. Jakich potrzeb? Bycia zauważonym. Przeżywania różnego rodzaju emocji, bycia w towarzystwie, gdy przeżywamy te emocje, rozumienia tych emocji, czyli tłumaczenia rzeczywistości, tłumaczenia świata, że dziecko jest smutne i przychodzi mamą smutną, a mama nie zapyta, dlaczego. To to dziecko się obraża. Jeżeli ten rodzic nie idzie do. Albo zamyka się w sobie albo tak? zamyka się w sobie, ale bardzo mhm. często te doznania mogą być similarne. Zamyka się w sobie, nie mówi nic o sobie, zamyka się w sobie, bo się obraża. Jeżeli nie ma tutaj kontynuacji dociekania do tego dziecka, docierania do niego, wnikliwych komunikatów, bycia blisko, to tak mały jaś uczy się w tym momencie, że tak wygląda świat. Nikt mnie nie rozumie, nie mogę wyrażać emocji, się zamykam. I duży Jan robi to samo, ponieważ nikt nigdy temu przykładowemu Janowi nie wytłumaczył, jak powinno wyglądać przeżywanie życia, wyrażanie emocji, bycia w aktywnej, emocjonalnej relacji. Czy ciche dni e, są rodzajem przemocy? Oczywiście, bardzo często, ponieważ e, osoba, która milczy, ona decyduje o relacji. Ona decyduje o tym, czy będzie kontakt z jej strony, czy nie. Ona decyduje i trzyma władzę, jak partner może się blisko, jak może blisko podejść, na ile się może zbliżyć. I tutaj na jej, niestety, tutaj w tym... W jej, w jej jak gdyby takiej władzy jest, co będzie z tą relacją dalej, dzisiaj, jutro, ile ciche dni będą trwały, co się będzie działo z dziećmi. Jest to bardzo duża forma tak zwanej białej przemocy, nienazwanej, która gdzieś jest naprawdę niezwykle niszczącym mechanizmem. Bycia w relacji i również kryzysu, ponieważ jeżeli takie ciche dni zdarzają się kilka razy w tygodniu, to de facto jest to taki sposób radzenia sobie z emocjami mhm. dla tej osoby, dla współobecnych w tej rodzinie, w tym związku, dzieci tudzież partnera drugiego. Bo dzieci też są uwikłane w tę Oczywiście. sytuację między rodzicami, prawda? Dzieci ten rodzic również nie rozmawia z dziećmi, albo mhm. mówi: idź, powiedz, tacie. Mhm. Widząc tego tatę. Obok, albo mm -hmm. iść powiedz mamie, widząc tą Ko komunikują mamę. Komunikują się partnerzy za pośrednictwem dzieci. dzieci. Jak najbardziej, to jest niezwykle przemocowe i w tym momencie te dzieci również nie uczą się przepływu emocji, że mam prawo powiedzieć stop, że mam prawo powiedzieć dosyć, że mam prawo powiedzieć nie chcę żyć w takowej ciszy, w takiej przemocy, w takim zamknięciu, w takim zamrożeniu.